Konkursu Eurowizji nie byłoby, gdyby nie jeden bardzo ważny czynnik i nie mam tu wcale na myśli muzyki. To ludzie, nie tylko ci, którzy ją tworzą, nie tylko ci, którzy występują, ale przede wszystkim ci, którzy przyjeżdżają na Eurowizję z różnych stron Europy, a czasami całego świata. Łączy ich miłość nie tylko do muzyki i dobrej zabawy, ale też miłość do innych ludzi. I takich ludzi właśnie teraz wam pokażę. Oczywiście, że Polaków też nie mogło zabraknąć w Turynie. Przyjechali, domyślam się dla kogo nawet, ale powiedzcie to sami, kto jest waszym faworytem? Krystian Ochman! A co czuliście, jak widzieliście jego występ? Dumę. Wszystko było dopracowane. Tak. I tak byliśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Naprawdę super, fajnie cię teraz trzyma tą flagę. Tak. Takim reprezentantem. No właśnie widzę, że przygotowani jesteście, było machane. Oczywiście! Słuchajcie, widzę człowieka, który ma mnóstwo flag na sobie, idę zapytać za kim jest. Hello guys! Hello! You are colorful and you have many flags on your jacket, but where are you come from and who should win on Saturday? We came from France. Okay. We have a little tiny flag and we support France, of course, Ukraine, United Kingdom and Sweden. Okay, and do you know something about Polish singer Krystian Ochman? Yeah, I love Krystian Ochman. Ochman, Good singer, yeah. Very good song, I really like it. Gonna take my body down, right down, down, down to the river. Gonna take my... Brawo, brawo, bardzo ładnie, ale ładnie, bardzo ładnie wam to poszło.